No dobrze, moi kochani samocholicy, no podjąłem decyzję, że chyba czas nagrać kolejny odcinek z Sirius Sama 3 BFE. Oczywiście to jest odcinek 23, z tego co wiem. Słuchajcie, z tą hordą strachów poradziłem sobie sam, jak widzicie, no było ich trochę, zresztą tutaj miałem jeszcze starcie z kryzysową narzeczoną, z martwą narzeczoną, nie wiem jak ona się tam nazywa, mroczną chyba narzeczoną, whatever. W każdym razie, no, oczyściłem tu trochę, jak widać jeszcze wszystkiego nie podniosłem. Chociaż z tego co pamiętam sporo, to biegałem, no, to było jakiś czas temu. Dobra, bez zbędnego pitolenia, słuchajcie, zapisik przed drzwiami i po prostu zasuwamy gro, nie zacina się, dziękuję bardzo. Ohoho, no już widzę, że tutaj będą chcieli mnie dobrze dozbroić, fajnie. Amunicja do minigana, widzę, że też tutaj konkret. Nie ma to siamto, to tamto siamto. Matko, sami ty biegasz z miniganem. Kurde, epicka bestia ty. No dobra, jeszcze trochę tutaj, prawda, amunicji. Aha, no gra mnie sama zapisała, co chyba do czegoś zobowiązuje. Dobra, inaczej. O, tak. Że to powinno na nich wystarczyć, albo nie. Może się zdarzyć, że nie wystarczy, to będzie trochę gorzej. O, słyszę, że ich tu trochę biegnie. Dobra, wpadajcie moi drodzy, nie będę za wami płakał. Prawdopodobnie jestem zbyt oszczędny, jeśli chodzi o amunicję i robię to prawdopodobnie kompletnie niepotrzebnie, ale to detal. Prawdopodobnie zaraz się wścieknę i tyle będzie z oszczędzania amunicji, to nie? O, markometer. No tak, tam rakietowy sobie swoje strzela, właściwie kilku podejrzewam, ale no rzekłbym, że nie mają większych szans z tej odległości mi zrobić większej krzywdy. Jednak są najgroźniejsi na krótkie dystanse. Bądź jeśli się nie będę ruszał, to też jest jakaś opcja. Jak oni się nazywali, cholera? Brzydkoryjce, można ich roboczo nazwać brzydkoryjcami, to też nie tyle. Dobra. Myślę, że spokojnie można tutaj postrzelać z tego granatnika chyba. Jak to drzewko biedne się majta. Cholera, chyba nie trafiłem do dwa razy. Tutaj odrobina dokładności jak najbardziej wskazana. Aj, nie ten... O, to chciałem. Bardzo miło było. Wow! To następny, dobra, spoko. Ale wiecie co, muszę jedną rzecz zrobić. Matko, ja go zabiłem, nie wiem jak, ale go zabiłem. Ale to jest zajebiste, można trochę pojeździć na nich. No jak widzicie, osiągnięcie zdobyte. A, czyli można ich zabić, ale trzeba ładnie ich tutaj potrzymać. A, dobra, okej, dobra, spokojnie. Po dwa strzały, tak? Też bym wolał nie wychodzić za bardzo poza chodniczek, bo... Dobra. Całkiem spoko. Kurczę, czemu ja chcę strzelać ze wprzedzeniem? Przecież to wcale nie wymaga strzelania ze wprzedzeniem, bo ten pocisk bardzo szybko leci. Wbrew pozorom. O, no dobra. A to też daje do myślenia. To, czego nie uczyniły hordy innych przeciwników, hord na wysiu. Cóż, no uszkodziła mnie w każdym razie, to trzeba im no, jednak policzyć za pewien sukces. No dobra, tylko trochę przetrzeliłem swoje zapasy amunicji epickiej. Też było warto, nie powiem, że nie. Dobra, ktoś jakiś zapis coś? O matko,
Ja im głowę udupiam. Wow, nie, to nie było mądre. Oj nie, to nie było mądre. O, jak ja się z nimi bawię, jak ja to robię źle. Cholera. Ja naprawdę nie umiem się z nimi bić. Chodź, Bysiu, chodź. Dobra, ten się ewidentnie zaklinował, więc... Korzystając z okazji. Damn, I'm good. Damn, you're right. O matko, nie! Tylko nie szkielety. Kurde, serio. Cholera. Oj, one mi napsują krwi. Dobrze, że ten automatyczny zapis się zrobił. O, jak ja pobrywam tutaj, matko. Jak ja to już czuję w palcach. W palcach, plecach i moczu. Dobra, spokojnie, spokojnie. Sytuacja pod kontrolą. Na razie jeszcze mnie nie przygnieśli swoim ciężarem. Kościstym ciężarem. Oj nie, dobrze jest. Najważniejsze to się ruszać. Grunt to cholera, byle nie stać w miejscu, bo naprawdę przerypane z tego jest. Wiem, dla niektórych to nie jest żadna nowość, co tutaj powiedziałem, ale uwierzcie mi, że nie wszyscy jakby posiadają tę jakby przydatną wiedzę na temat gier komputerowych typu FPS. No chodź, chodź. Myślę, że mógł to poczuć. Dobra, to coś leżało. Hełmik, ale nie mogę go podnieść. No okej. Może... Rozpadł się, spokojnie. Chyba ten zaraz się rozpadnie, a ten idzie po was. Nie wiem, miały mi bardziej zagrozić. Takie mam wrażenie, że jakby... Spodziewałem się większego wyzwania, gro! Wszędzie tak zapierdala. Hymch. Dobra, muzyczka w tle. Super. Kurwa, sami twoja skromność mnie przeraża czasami. Dobra, 20 pocisków, jak najbardziej łyknę. No chyba... Nie, to niekoniecznie. Pewnie coś tam pominąłem, ale dobra. Już... No nie będę to specjalnie szukał, bo jeszcze mnie coś pożre i co. Tak. Idziemy do drzwi. Ale kurczę, klasyczny korytarz śmierci. Taki kurde, aż człowiekowi się łezka w oczku kręci, bo no jednak stary dobry sami, co nie? Jednak cholercie. Misja do minigana. Tak, minigana na szczęście przeładowywać nie trzeba zasadniczo. O, tu coś leży. O, jakie smaczne rzeczy! Przecież tą strzelbą całą automatyczną niby to można rozpierdzić. Połowę mapy. Znaczy no nie można, ale można by było, gdyby można było rozpitalać mapę. Dobra, tu już nic nie ma. Ty tam sobie pod piasek iść się schowaj. A ja tymczasem zapisawszy się. Aha, potęga podziemi. No okej. Okay. Czyli przeszedłem poziom, sekrety 7 na 10, no tak sobie, zapisów trochę dużo, czas gry, 15 za długo, no cóż, 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 wysoki, ta. Nie, no daj radę. A wy co sądzicie ludziska, jak wam się sami podoba, powiedzcie coś na ten temat, chętnie poczytam. Tymczasem buczę herbatki. No i co? Na komputerku dawaj, dawaj. Nie każ mi czekać. Kontynuuj. Dobra, jesteśmy. O, ściemniło się nagle. Uruchom drugi generator plazmowy zwany Anubisem. Aha.
Wiem, co mam zrobić, mam iść do zapytajnika. No, spoko. Wyczuwam małpki, bo ogółem małpki są. Wszędzie tam, gdzie są filary, są i małpki. Małpki, chodźcie. O, dobra, ja się zapisuję, cokolwiek to było. Czemu mam wrażenie, że nie pójdzie tak łatwo jak poprzednim razem? No i zaś te najazdy kamery, ach. Coś nie wiem, mechanizm wygląda bardzo podobnie. Jeju, te wspomnienia z poprzednich samów, ach. Coś pięknego. No dobra, wiemy co mamy zrobić. Pioruny walą, też bardzo klimat, no, sama dwójki. Aha, a użyję drabiny, no okej, okay. Pewnie użyję zaraz. Tylko tak, czemu, znaczy, czy na pewno nie mogę nic podnieść? No dobra, lecimy, że... Dobra, to spróbujmy tam zejść, zobaczymy co sami powie na zamknięte drzwi. Tam sami, nie odróżniasz kierunku, więc właśnie, no, w bardziej naturalny sposób. Matko, to światło, jakie ono jest chore. Ale spoko. Wow, a tu co się dzieje? Co się... Dziwne. Ewidentnie tego nie rozpizgałem. Pewnie się rozpizga, jak otworzę te drzwi i coś mnie zatankuje, tak. Okay, Quinn. I reached the door to the second generator. Looks like the same drill as before. Do your thing, Sam. No co ona taka osła i w ogóle? Dobra, anyway, chodźmy na górę. Nieceptowny się. Ojejku, przeniknąłem przez drabinę. Ojej, drugi raz. Spoko, da radę. No dobra. No wiem. No i kogo mam rozpitalić? O tak. Mnóstwo pyszności dla mocnych pukawek. Nie wiem, ja się zapiszę, to już wiecie. A no zębiaki, no nie wiem. One średnio na mnie wrażenie robią. On padł. One down! O jak dziarsko. Niech to szlak tam skorpion musi być czy coś. Ojej, tutaj się robi więcej. Więcej! Give me more! Nie, może nie aż tak mocne działko na takie mięsko armaty. O tak, pięknie zrobiliście, pięknie. Ale... Aj, beautiful. No nie trafiłem, szkoda. Ten cały potworek, który się z piachu wynurza, to mógłby się cholera opowiedzieć po czyjejś stronie, a nie kurczę, tylko się nurza, wynurza i zanurza. A czy wspominałem, jak zajebista jest muzyczka w tle? Nie? Tak? Nie wiem? W każdym razie... Ja to gadu o muzyczce, a to mi cleary chcą krzywdę zrobić. Czy nie, żeby z jakimś większym skutkiem, ale... Oj, ze strzelby dostałem, no niby boli. Też nie aż tak bardzo. Ciekawe, w jakiej skali ta solówka zagrana jest. Tak trochę, no, pustynne takie dźwięki w ogóle i tak dalej, bo... Dobra, anyway, czy ci krzykacze mogliby mi nie robić jakby koło dupy stracha? Zrwałem go! One down! We've got penetration! Wow! Ale mnie od dupy strony zaszedł.
patrzcie jak równo życia i pancerza, kurczę, po prostu. Weźmy większą pukawkę. Ale się jesteś celny, drogi skorpionie, dałem ci mistrz celności. A ty mi się kurde naraziłeś. Nie do skorpiona. Na długo się rozpitalają i dlatego ja nie biję ciągle, a to już nie jest potrzebne i to jest takie smutne. O ty chuju ty! Przesadził mi kopniaka, widzieliście to? Matko. Znaczy podziwiam jego odwagę, nie żeby coś. Podziwiam swoją odwagę, bo chciałem przed chwilą zarypać tego. No, samobójcę z młota. Gratuluję pomysłu, byku, po prostu jesteś geniuszem. Aj, karamba. Gdzie jest ten klip? No dobra, chodźcie. Czemu naprawdę nie wiedzą co ich czeka? Sorry, mam wrażenie, że powinny. Nie jest to specjalnie jakieś wielkie odkrycie. A no dobra, zapasy mamy tutaj. Weźmy jeden. Też się umiem drzeć. Nie wiem, ja tak tu oczyszczam teren, ale chyba powinienem się kopnąć po ten medalion w końcu trochę, bo... Dobra, to ja się kopnę po ten medalion może. Skoro już muzyczka ustała garska. Chru, ja ci dam chru, kurde, zaraz, chodź tu. Chodź tu! Wow, co to za pomieszczenie? Rozumiem, taki trochę bunkier. Dobra, wiecie co? Mam was w nosie. Zaraz sobie tutaj, prawda, przygarnę jakiś medalionik, a wy nie dostaniecie ani jednej jego części. Dobra. Tu? Tak, nie wiem, drzwi są zamknięte. Dobra. Dobra, 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 dobra. Tam tego jeszcze nie będę podnosił, bo się jeszcze okaże, że kiedyś będę tego potrzebował bardziej. Znaczy ostatecznie pewnie się okaże, że w ogóle tego nie podniosę, mając ciągle na uwadze, że kiedyś mogę tego potrzebować bardziej i będę oszczędzał na ostatnią chwilę, to już wiecie, ja masz. Dobra. Tędy, moi drodzy, tędy! A, o, karamba, patrzcie, nie mam karty. Dobra, czyli muszę znaleźć jakąś kartę dostępu. Kurde! Seriously? Ja to świat chcę uratować i muszę głupią kartę dostępu znaleźć? Jestem prawie pewien, że pokazywali mi, gdzie ta karta leży. Na razie słyszę tylko charczenie zombiaka. No co zrobić? No takie życie. No entry. No brzmi jak zaproszenie. Okay. Już znamy położenie dwóch części medalionu. Zostało jeszcze tylko rozkminić, gdzie jest karta dostępowa. A coś do mnie strzelało, tak w ogóle, bo... Zaskoczyli mnie. Dobra. Nie wiem dokąd iść, więc pójdę do przodu, co wy na to? Jak on się śmiesznie zaczął szybko obracać. Dobra, tam będzie karta dostępowa, ojojojojojoj, już się obliczyłem zresztą. Oj, tak. Proszę bardzo. O, jak oni mnie teraz zaatakują. Zbita się. Szukaj okoliczne świątynie. Jasne, nie ma problemu. Tam by się wejść przydało. O, o, o. Ja chyba kupę tkawa słyszałem.
Ho! Droga świątynko, przez twoje mury przeniknął wiatr. Nie wiem czy cię to nie rusza wcale. Zaraz, którym się kłóca? Kontrolem. No to zaraz, słuchaj. Chcę się tam dostać, jak to zrobić? No nie tędy, nie tędy, nie tędy, nie tędy. To wygląda jakby... O. No. Tak. Zupełnie jakbym miał przez to... O, może tak. O, bardziej. No. Aj, nie. Aj, karamba, jednak nie. Dobra, weźmy tu. Oj, jakiś atak na mnie chyba. Wow! No dobra, drogi Klirze, udało ci się to. Ale to, wiecie co, jednostkowy atak raczej na mnie wrażenia nie zrobi. No. Ej, tam też trzy. Dobra, to ty się tutaj wychylaj ze swej kryjówki, a ja tutaj... No gdzie jest ten cały? Och, ach, jest. No bez kitu zaś ta technologia. Dawaj ten medal. Jeszcze syriański apterek. Pozostałe trzy. No tak, trzy artefakty i zero czasu trwania odcinka, co? Dobra. Najpierw trzeba się ich pozbyć, mimo wszystko. Jakby nie patrzeć. Ła, filar mnie uratował. I spoko, jestem na taki. Aj, ha. No i co? Chudo ci! Ej, bez kitu. Nie wiem, ktoś mnie jeszcze atakuje w ogóle? Nie czuję się jakoś specjalnie zagrożony. Nie wiem. Oho! Dobra, zacząłem się czuć. No i kto ma większy minigun? Jeszcze większy mini? Nieważne. O, chodź tu. O, jak ja się dawno tak nie rozpitalałem. I warto zwabiać tutaj w te rejony, bo no... Stanę, te kaczki się ładnie skręcają. Dobra. Klirze! Błagam, Klirze, wróć. Oj. No rypnął mnie, no. Kurczęsen. O, no i drugi mnie rypnął. Oj, za bardzo się z nimi bawię, dobra. Ifa, kurde, nie. Nie. Kurczę, niby takie nieszkodliwe gnojki, no. Nie wolno nie doceniać głupoty w dużej ilości. O, matka, jak on się rozbił. Dobra, koniec strzelania z tej dobrej własnej broni. Dobra, na! Minigana! Tylko, no nie wolno przesadzać, bo to się może tak chce skończyć. O, a ty co tu robisz? Nie chciałbym nic mówić, ale... Aj, no! Ej, no, miałem ci oko wydłubać! Co jest? Czemu nie mogłem? To jest bez sensu. Jego za plecki wpuszczać nie zamierzam. Holy fuck. Mam wrażenie, że jest ich więcej. Ty się wystrzelaj. Troszeczkę pancerza chociaż, dziękuję. Zapisik szybciutko. Minigun do ręki. O. Dobra. Z
Skręciłem mu kark, to jest miłe, z jego strony dodał. Jeju, ile ja skryptów musiałem aktywować jeszcze tak. Nie lubię jak... No, bomberki robią mi stereo w uszach. O, dobra, dobra. Daj spokój, chłopie. Tym swoim crew. Nice, okej. Przegrał. Dobra, przez chwilę było ciepławo. Ciepławo. Nie przesadzajmy do tak znowu gorąco, ale ciepławo. Co to jest? To nie będę wyglądał, bo... Nie, jak to szlak! Dajcie już trochę tego. A tu jest jakieś takie... A jak tam wleźć? Dobra, ja to rozkminię, bo tutaj jest dużo dobra. Dobra, ewidentnie uruchomiłem skrypt. Co dalej? O, ty żulu, ty jeden, ty. Żegnam się z wami, no. Dobra. Dobrze, moi drodzy. Słuchajcie, myślę, że no, w tym odcinku to na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, wiecie co robić. Słuchajcie, trzymajcie się zdrowo i do następnego razu.